Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Zapraszam Was dzisiaj po przepyszny przepis na pieczony schab faszerowany żurawiną. Kilogramowy kawałek schabu nakuję pałeczką, tak mniej więcej na środku. Nie trzeba się męczyć nożem, żeby robić otwór. W otwór będę wkładała żurawinę. I gotowe. Żurawina jest w środku. Z wierzchu schab opruszam różową solą, białym pieprzem i troszeczkę majeranku. Schab zapakuję do worka. Do środka wrzucam liść laurowy, kilka ziarenek ziela angielskiego i jeszcze żurawinę. Schab wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni bez funkcji termoobiegu. Góra dół. Kilogramowy kawałek schabu piekłam godzinę. Pozostawiam go teraz do wystudzenia. Schab już jest wystudzony. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Przepyszny schab jest doskonałym dodatkiem do kanapek, albo możecie go jeść na ciepło z ziemniakami. Życzę Wam, kochani, smacznego!